Dzień dobry, jak się masz kolega, prosi kupić Media Marnie dla idiotów po handlare. Tanio jak Bedronce, tanio jak Bart. Pasuje jak ta lala. Po handlare. Czy oglądaliście kiedykolwiek Apokalipto? A jeżeli tak, to uważacie, że wiecie dość dużo na temat kultury Majów? A może Azteków? A może Majów i Azteków? Zobaczcie ten odcinek, a się mocno zdziwicie. Ale zanim zaczniemy tutaj opowiadać o wszystkim, to pierwszy tip. Nie można wnosić dronów, tripodów, w sensie statywów, mikrofonów. My się cofaliśmy chyba z 3 razy, bo cały czas coś wynajdowali nowego, że nie możemy wnieść. I ogólnie nie można tutaj nagrywać, co jest ciekawe, tak profesjonalnie, tak jak teraz, czyli będziecie słyszeć istoty szumy, bo nie mamy mikrofonu, znaczy mamy, bo przemyciliśmy go, ale nie chcemy zakładać, bo sporo tutaj jest tych guide'ów, czyli przewodników i ogólnie obsługi, więc no nie chcemy ryzykować. Ogólnie, jeżeli chcecie wnieść na przykład GoPro, trzeba ekstra zapłacić. A cena biletu 533 peso, czyli praktycznie, szybka matematyka, 100 zł jakoś za osobę. Czy to jest miasto Majów czy Azteków? Jest to miasto Majów. Czym różnili się, znaczy czym się różnili? Ciężko powiedzieć, czym się różnili, tylko często się porównuje Majów i Azteków do Rzymian i Greków, a w sumie do Greków i Rzymian. Czyli Rzymianami są Aztekowie, którzy uchodzą za bardziej tych agresywnych, tych chcących krwi ludzkiej, a za Majów uważa się Greków, którzy są bardziej tacy spokojni, uduchowieni, delikatniejsi w cudzysłowie i mniej żądni tej krwi. Ale to jest takie trochę mylne, albo może nie mylne. Jest to dość spore uproszczenie, ponieważ Majowie też zabijali ludzi, nie na taką skalę jak Aztekowie, ale także dla bogów. Tutaj warto wspomnieć, dlaczego Azteków uważa się za takich żądnych krwi. I będzie w sumie jedna główna ciekawostka, która w sumie odzwierciedla ich tą żądzę. W 1487 roku została przebudowana ich jedna z głównych świątyń i podczas jej inauguracji podobno przez 4 dni w 20 miejscach zabijano ludzi. Ale to na taką skalę, że ze schodów, z tych ogromnych schodów, nie dokładnie z tych, bo to oczywiście nie jest ta piramida, spływała rzeka krwi. Według różnych źródeł mowa jest o 20 tysiącach zabitych, w innych o 60, a jeszcze innych o 80. Jednak nie wiadomo, którym źródłom można wierzyć. Ale biorąc to na logikę, gdybyśmy wzięli pod uwagę 60 tysięcy ofiar i 4 dni świętowania, oczywiście w cudzysłowie, przez 24 godziny na dobę w 20 miejscach, to musieliby zabijać 41 osób na godzinę, co jest raczej niemożliwe. Więc komu tu wierzyć? Nie wiadomo. Mówi się, że to właśnie Hiszpanie mogli pozawyżać te liczby. Ogólnie Aztekowie też mogli je zawyżyć według swoich roczników, ponieważ chcieli uchodzić za ten lud wybrany, taką stworzyć wokół siebie ogromną, taką potężną i władczą mitologię. W każdym razie Hiszpanie mogli to jeszcze bardziej zawyżyć z tego względu, że chcieli podkreślić swojemu królowi, swojemu władcy, jak bardzo ten lud jest zniszczony, może nie zniszczony, zły, jak bardzo potrzebuje ewangelizacji chrześcijaństwa. Więc mogli właśnie troszkę nakłamać w tym temacie. A ile podobno szkieletów znaleźli archeolodzy? 400. Takie małe niedoszacowanie. To teraz w końcu może coś o tej budowli pięknej, o tej świątyni, bo teraz się rozgadałam, ale ten odcinek będzie po prostu przegadany, to już Wam mogę w 100% powiedzieć. Tyle tych ciekawostek mam dla Was. Samo Chichen Itza, bo to nie jest Chichen Itza, to jest świątynia Kukulkana. O nim za chwilę. I samo Chichen Itza zostało wpisane w 1988 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, natomiast w 2007 zostało wpisane na listę 7 współczesnych cudów świata, więc
na naszej liście mamy dopiero pierwszy cud świata. To teraz może coś o nazwie tej świątyni, czyli świątynia Kukulkana. Był to główny bóg Majów. W wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć jego imię jako pierzasty wąż. Podobnego, to znaczy teoretycznie podobnego boga mieli także Aztekowie, tylko że ich bóg nazywał się Quetzalcoatl. Przepraszam, jeżeli przekręciłam to imię, ale jest ono dość trudne dla mnie do wymówienia. I co ciekawe, podobno te dwie kultury się nie przeplatały, a Majowie zaciągnęli wiele swoich architektonicznych smaczków, czy też w ogóle kulturę, od Toltepów. I w sumie nie wiadomo, skąd oni zaczerpnęli tego swojego boga. W każdym razie, teoretycznie mieli wspólnego, chociaż w praktyce były to dwa inne bóstwa. Budując świątynię Kukulkana, Majowie wykazali się ogromną znajomością matematyki, geometrii, akustyki oraz astronomii. A dlaczego? Tutaj właśnie próbują zademonstrować akustykę nam. Słyszycie ten dźwięk? Świątynia wojowników. I to, co pierwsze się rzuca w oczy, to są te kolumny tutaj. Podobno, no my tego nie widzimy, nie jesteśmy archeologami. Są zapisane tutaj daty oraz życiorys największych wojowników. Co ciekawe, oni mieli bardzo dobrze rozbudowane pismo, znaczy hieroglify, a liczby zapisali w postaci kropek i linii. Jedna linia pozioma oznaczała liczbę 5, kropka, jedynkę. I oni mieli ogólnie system dwudziestkowy, czyli maksymalnie mogli zapisać liczbę 19, a później chyba to mnożyli. W sumie ciekawie, jak to zapisywali. Te dźwięki, które słyszycie chwilami, to wydaje się, że to są jakieś zwierzęta, ale nie, to są lokalni sprzedawcy, którzy mają takie jakby gwizdki i udają, nie wiem, jaguary to są? Tam pan sobie uderza w taki jakby ala bębenek. No różne odgłosy tutaj słychać. O, jakieś koty. I mamy kolejną budowlę, trochę tajemniczą, ponieważ nie wiadomo, na czyją cześć została wybudowana. I co jest najciekawsze, na górze znajduje się świątynia, a pośrodku niej jest dziura do naturalnej jaskini, która ma 12 metrów. Podobno znaleziono tutaj szczątki, to znaczy szkielety oraz jadeitowe koraliki. I mówi się, że jest to świątynia kapłanów, ale są to tylko domysły. I wiecie, co w tym wszystkim jest smutne? Że tutaj liczy się tylko świątynia Kukulkana, nic więcej. Ewentualnie boisko do piłki, do którego jeszcze was weźmiemy, ponieważ pierw idziemy do obserwatorium. I nic więcej. Ten budynek jest omijany. I tutaj mamy kolejną budowlę, która jest odgrodzona i nie możemy do niej podejść, a jest dość ciekawa, ponieważ tutaj jest prostokąt, ale nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Oczywiście też nie jest podpisane. Na terenie macie pełno kramarzy. Kupicie wszystko i nic. I oczywiście wszystko za $1. Było właśnie słychać. No i wszędzie te odgłosy zwierząt. I wszyscy wszystko sprzedają za $1. Tak, to już właśnie też wspomniałam. To jest śmieszne. Znaczy za $1 to możecie sobie co najwyżej kupić magnes. Magnes, tak jak my sobie kupiliśmy, bardzo ładny. Tylko trochę więcej. Pewnie jakieś takie duperelki małe, bo nic więcej. Prawie za darmo. Nawet po polsku do nas mówią, zresztą słyszeliście na początku. I mamy, proszę państwa, nasze obserwatorium. Tak zwany ślimak. Teoretycznie do końca nie wiadomo, czy to było obserwatorium, ale takie są domysły. No niestety, ale większość rzeczy tutaj to są domysły. No, każdy mógł zmienić historię i tylko ze względu na to, że Majowie byli naprawdę dobrymi astronomami, to większość tych budowli była budowana właśnie pod kalendarz, a dokładniej mówiąc pod ruch gwiazd. Inna nazwa to Karakol, a oprócz tego wszystko kręciło się wokół jednej planety. Wenus. Według niej ustalano prawie że wszystko. Majowie ogólnie budowali państwa, miasta, które rządziły się swoimi zasadami. Pomimo że Majowie mogli mieć tysiące miast, powiedzmy, to każde było zarówno państwem. Sam mieli swoje zasady, swoją politykę i byli od siebie niezależni. W każdym razie, każde państwo, miasto wyglądało następująco. W środku świątynie, następnie pałace elit, dalej dzielnice,
i pola uprawne. Tak w skrócie można opisać miasta Majów. Widziałeś, jak równiutko poukładali te kamienie? Jest niesamowite. No a co mieli do roboty? Przecież nie mieli telewizorów. Rano wstawali i pewnie ciosali te kamienie od rana do nocy. Takie hobby mieli, powiedzmy. Pewnie tak. To warto jeszcze wspomnieć, że oni to wszystko zrobili bez żadnego żelastwa i tak dalej. Mieli tylko kamienie oraz obsydian. I dużo, dużo czasu. Dopóki nie mieli telewizorów. Dopóki ich głów nie zrzucili z tego za nami. Ale czemu mówisz, że nie zrzucili? Oni najczęściej poświęcali jeńców, nie z własnych ludzi. No ja nie wiem, to ty doczytywałaś na ten temat. Tak, i oni tutaj na... No nie widać tego. Nie będzie. Ale właśnie na świątyni Kukulkan, tak, składali w ofierze ludzi, między innymi ludzi, ale także dużo warzyw, owoców, kwiatów. Majowie przede wszystkim składali rzeczy, a nie ludzi. Tylko, że no czasami też. Taka zabawa, no. Nie chciałbyś tak wyrwać komuś serca? Jest jedna osoba. Może ze trzy. I nie możesz. Mamy godzinę 12:00, niedziela. Zobaczcie, ile ludzi już jest w tym momencie. Przy głównym budynku, bo jakżeby inaczej. A to, o czym zapomniałam jeszcze powiedzieć, to mało osób wie, że tutaj jest świątynia w świątyni. Więc wybudowali pierwszą świątynię, a na nią dopiero, tak jakby, wybudowali kolejną świątynię. Więc taka matrioszka, tylko że z piramid. No i przedostatni punkt naszej całej wycieczki po Chichen Itza, czyli boisko do gry w Ulame. To jest gra w piłkę według Azteków, a dla Majów to się nazywało Juego de Pelota. I to jest kolejne miejsce, gdzie jest cudowna akustyka. I to się niesie po całości. I boiska najczęściej miały tak mniej więcej 50 metrów długości i 4-6 metrów szerokości, ale to boisko jest fenomenem wśród większości z nich, bo jest największe i ma 166 metrów długości oraz 68 bodajże szerokości. I teraz to, co najważniejsze tutaj, czyli jak grano w tą piłkę, bo nie była to piłka, nie wiem, siatkówka, koszykówka, czy też piłka nożna, jak niektórzy domniemają. Piłka ogólnie miała 3-4 kg i była z kauczuku. Przygotowywano ją przez 2 doby, ponieważ trzeba było przygotować, wygotować ten kauczuk i dopiero kleili tą piłkę. I na czym polegała gra? Były 2 drużyny po 5 osób i trzeba było uzbierać 8 punktów. Jak zdobywano punkty? Trzeba było przerzucić piłkę przez te kamienne obręcze, które są po 2 stronach boiska. Ale wydawałoby się, że to jest takie niby proste, ale one są zawieszone 7-8 metrów nad ziemią, a oprócz tego nie można było kopać ani rzucać, bo to nie jest ani piłka nożna, ani koszykówka. Można było odbijać tylko łokciami, kolanami oraz biodrami. Więc wyobraźcie sobie, że musieliście sobie tak jakoś, nie wiem, przerzucać, żeby bić w tamtą dziurę, która wcale nie jest duża. Masakra. Mogłoby się wydawać, że jest to dość łatwa gra, ale wyobraźcie sobie, że ta piłka ważyła 3, a nawet 4 kg. Na widocznych płaskorzeźbach widać, jak wyglądał taki zawodnik i w co był ubrany. Aztekowie na przykład tak czasami rozwiązywali konflikty między miastami. To znaczy, jedno miasto wystawiało swoją drużynę, drugie miasto drugą i która przegrała, to niestety, ale no, składali sobie w ofierze, a konflikt był zażegnany. Tak właśnie unikano na przykład wojen. I ostatni już punkt, czyli cenota. To jest druga cenota tutaj.
Obie są zamknięte, nie można z nich się kąpać, a woda, jak widzicie, wcale nie jest błękitna i lazurowa, tylko zielona. No ogólnie syf, jeszcze ludzie tam powrzucali butelki, więc co oni mają we łbach, to ja nie wiem. W każdym razie, no, cenota jest, ale nic nadzwyczajnego. To po kilku godzinach zwiedzania Chichen Itza stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć jeszcze jakieś cenoty, żeby się przede wszystkim ochłodzić, no bo cenoty słyną z tego. W ogóle co to jest cenota? To jest jaskinia krasowa wypełniona wodą, lodowatą wodą. I jak się wchodzi, to jest orzeźwienie. Wiecie, jak jest odczuwalna temperatura 42-43 stopni, jak nie więcej, a później się wchodzi w taką lodowatą wodę, to jest taka ochłoda, że to jest, że ma się gęsią skórkę na skórze. I my znaleźliśmy sobie dwie za jednym razem i to jest Ksykeken i Samula. Koszt wejścia do jednej to 80 peso. Jeżeli dwie wybieracie, to macie za 120 peso, ale do tego jeszcze musicie doliczyć kapoki, które są obowiązkowe i to do każdej cenoty osobno, bo nie można jednej wypożyczyć przecież. Koszt to 25 peso za osobę. I jeszcze napiwki trzeba dawać, znaczy trzeba, jak się chce, to można, parkingowemu, który pokazuje Wam, co gdzie kupić i tak dalej, oprowadza Was. No, więc summa summarum my zapłaciliśmy 240 za dwie cenoty plus 100 za kapoki, czyli to już jest 320 i jeszcze 340, bo daliśmy mały napiwek, bo mieliśmy drobne. No i za mną widać piękne Ary. Takich to nie udało nam się nawet spotkać w Kostaryce. Znaczy tego koloru, bo widzieliśmy czerwone. Tylko smutny widok, bo one są no, w klatce. W niewoli. I z chęcią bym je zabrała. Tylko po to, żeby je wypuścić. No szkoda. Przykre to jest. Ale są piękne. Może coś powiecie do kamery? Ola! Ty czasami skrzeczysz. Ale chyba nie są rozmowne. Też bym była nierozmowna, jakbym siedziała w klatce.